Dobry wieczór, zapraszam Was, drogie Panie, wszystkie przed ekrany, bo wiem, że bardzo czekałyście na to AMH. Moje drogie Panie, niska rezerwa jajnikowa zazwyczaj budzi w Was bardzo duży niepokój, słysząc hasło niskie AMH. Wiele pacjentek obawia się, czy w ich przypadku jest jeszcze szansa na ciążę. Na szczęście współczesna medycyna potrafi sobie poradzić z tym wyzwaniem, a dzięki wczesnej diagnozie i wdrożeniu działań w zakresie ochrony płodności istnieje duża szansa na macierzyństwo. Jak zostać szczęśliwą mamą przy niskim AMH? Dziś zapytam o to jednego z najlepszych specjalistów leczenia niepłodności, jeśli chodzi właśnie o niskie AMH. Doktor Jakub Wyroba, który obudził już wiele uśpionych pęcherzyków. Doktor Wyroba jest dyrektorem medycznym w Małopolskim Instytucie Diagnostyki i Leczenia Niepłodności Krakowi. To placówka, która właśnie specjalizuje się szczególnie w leczeniu zaburzeń płodności u kobiet z niskim AMH. A wiedzę w tym zakresie czerpie od najlepszych specjalistów od niepłodności w Europie i na świecie. Moi drodzy, zapraszam mojego gościa. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Sylwio, i bardzo miło słyszeć i widzę, może nie widzieć, ale się pokazać przed naszymi drogą całą audiencją. Tak jest, udostępniłam nas, panie doktorze, udostępniłam nas w różnych grupach, drogie panie, tam w grupach zamkniętych poudostępniałam film. I teraz tak, wiem, że, bo widzę, jak liczba już rośnie tych, które nas oglądają, również film jest też na YouTube'a transmitowany. I teraz tak, na mojej grupie Obudź sobie życie, dziewczyny, możecie tam w komentarzu pisać od razu, jeżeli chcecie pytanie zadać do pana doktora, a wiem, że tych pytań było sporo, bo z samego Instagrama zebrałam sporo, a potem dosypały się z Facebooka. Możecie wpisywać tam na grupie Obudź sobie życie, możecie wpisywać zaraz pod filmem, natomiast w innych grupach, dziewczyny, ja nie będę tam widzieć, bo ja nawet nie widzę ilości, ile was tam ogląda, ale nie będę też widzieć waszych komentarzy, więc wtedy musicie wejść na profil Niepłodni Razem i tutaj pozostawić pytanie do naszego eksperta i na pewno je przekażę. Panie doktorze, wiem, że pan przygotował prezentację dzisiaj, taką króciutką, na dzień dobry. Przygotowałem taką krótką prezentację w zasadzie po to, żeby przypomnieć, co to jest rezerwa jajnikowa, dlaczego powinniśmy ją oznaczać i co tak naprawdę, czym jest ta rezerwa jajnikowa i jak się ją je, i żeby się troszeczkę oswoić z pojęciem niższej rezerwy jajnikowej, bo dużo takich nieporozumień, zwłaszcza u pacjentów starających się o ciążę, którzy otrzymują taki wynik niższy i potem jest ole Boga, gdzie szukać pomocy? A to I wcale nie strach w jest oczach. skomplikowane. I strach w oczach. Dobrze, panie doktorze, to ja teraz panu oddam głos. Proszę włączyć prezentację. Dobrze, mam nadzieję, że już jesteśmy. Jestem. O, jest wszystko ok, panie doktorze. Ja uciekam na zaplecze. Moje drogie panie, możecie zostawiać pytanie w komentarzu, tak jak powiedziałam. Podczas prezentacji możecie już pisać, a tymczasem ja oddalam się na zaplecze. Panie doktorze, proszę mnie wywołać, oczywiście, jak już będzie koniec prezentacji. Do zobaczenia i może pan już startować. Do zobaczenia, pani Sylwio. Tak więc dzisiaj przedstawię państwu pracę i wyniki pracy z naszymi pacjentkami tutaj w Krakowie. Ale to są pacjentki, które przyjeżdżają do mnie z całej Polski, nie tylko z Polski, właśnie które otrzymały taki niższy wynik rezerwy jajnikowej i nie do końca dostały adekwatną odpowiedź, co z tym wynikiem zrobić. Skąd ta moja praca z paniami? Tutaj tylko chciałem pokazać, że w przeciągu zeszłego roku, nie, to był 2020 rok, miałem około 350 konsultacji pierwszorazowych i to dotyczyło tylko i wyłącznie par, które otrzymały wynik z AMH poniżej 1,2. I ten 1,2 to jest dla mnie takie kluczowa wartość, 1,2 nanograma na mililitr, które mówi o tym, że pacjentka już będzie miała mniejszą rezerwę jajnikową. Oczywiście jest szereg czynników, które nam wpływa na obniżenie rezerwy jajnikowej. Najważniejszym tym czynnikiem jest oczywiście wiek. Od około 20 roku życia powolutku nam ta rezerwa jajnikowa się obniża. Natomiast najwyższe takie spadki obserwujemy po 35 roku życia. Natomiast dynamika spadku AMH jest bardzo indywidualna. Zależy, też nie zależy od zewnętrznych objawów starzenia się organizmu.
I coś musimy sobie wziąć pod uwagę, że większość pań z niskimi rezerwami jajnikowymi nie ma pojęcia o tym, że ma niską rezerwę jajnikową, ponieważ rodzi pierwsze, drugie, czasem trzecie dziecko i do głowy im nie przyjdzie skontrolowanie wartości czy stężeń swojego AMH. Czy możemy w jakiś sposób wpływać aktywnie celem obniżenia, celem zabezpieczenia się spadku tej rezerwy jajnikowej? No oczywiście na pewno palenie papierosów jest takim czynnikiem, który nam będzie obniżał rezerwę jajnikową. Torbiele jajników, czy też operacje ginekologiczne, zwłaszcza w obrębie jajnika, mogą obniżyć rezerwę jajnikową. I otyłość jest także czynnikiem, który będzie także nam znacząco wpływał na jakość naszych komórek jajowych, pań komórek jajowych oczywiście. Poprawa rezerwy jajnikowej według obecnej wiedzy medycznej nie jest możliwa. Natomiast w rzadkich sytuacjach możemy zobaczyć jakieś nieistotne fluktuacje w obrębie AMH. Natomiast najczęściej wynika, te zmiany w stężeniach AMH wynikają jednak z błędu laboratoryjnego, czy też przedlaboratoryjnego, czy też de facto samej techniki oceny AMH. Natomiast Państwa lekarz ma wpływ na jakość i na ilość uzyskanych komórek jajowych, i to jest bardzo ważna kwestia. Co lekarz może zrobić, aby uzyskać taką lepszą odpowiedź jajnikową? Oczywiście musi dobrać. Tutaj akurat się posiłkuje programem zapłodnienia pozaustrojowego, czy stymulacją do programu zapłodnienia pozaustrojowego. Jest to bardzo ładnie schematycznie pokazane. Może dobrać adekwatny cykl do stymulacji, czyli taki cykl, w trakcie którego będziemy mieli większą pulę, większą ilość pęcherzyków antralnych. Musi dobrać adekwatną ilość gonadotropin, czyli leków pobudzających przyrost pęcherzyków. Musi spowodować to, żeby pęcherzyki sobie rosły synchronicznie, więc często będziecie miały panie kontrolę w trakcie miesiączki albo przed miesiączką jeszcze, żeby zobaczyć, żeby ta pula pęcherzyków drobnych, którą będziemy chcieli później pobudzić do wzrostu, była jak największa, co w przypadku prawidłowych rezerw jajnikowych może nie jest aż tak ważne. Przypominam, że zgodnie z naszą ustawą u pacjentów dobrze rokujących do 35 roku życia możemy zapłodnić maksymalnie 6 komórek jajowych. Natomiast my tutaj będziemy walczyli, żeby uzyskać przynajmniej 6. Więc każdy taki pęcherzyk antralny będzie bardzo ważne. No i oczywiście są pewne aspekty techniczne wynikające z odpowiedniego momentu zakończenia stymulacji, a także fizycznego pobrania komórek jajowych z jajnika. Obecnie takimi najlepszymi metodami oceny rezerwy jajnikowej to jest przede wszystkim antral follicle count, czyli zmierzenie ilości pęcherzyków antralnych w obrębie jednego i drugiego jajnika, ocena stężeń hormonu AMH. Możemy się posiłkować także stężeniem folikulotropiny, czyli FSH. Ten ostatni marker zaznaczyłem w nawiasie, dlatego że potrafią być tak duże fluktuacje FSH w trakcie cyklu, że nie zawsze dam odpowiedź dokładnie co do późniejszej odpowiedzi jajnikowej. Nie zapomnijmy o tym, że stosowanie antykoncepcji znacząco obniża AMH, ale tylko w trakcie jej stosowania, czyli pacjentki, czy panie, które w sposób przypadkowy trafią do laboratorium diagnostycznego i przy okazji oznaczania sobie na przykład morfologii krwi, sprawdzą sobie AMH, a stosują antykoncepcję, będą miały niższe wartości AMH. Sama antykoncepcja nie prowadzi nam ani do zwiększenia rezerwy jajnikowej, ani do zmniejszenia rezerwy jajnikowej. Natomiast oznaczenie, jeszcze raz podkreślam, stężeń AMH w surowicy krwi w trakcie stosowania antykoncepcji będziemy mieli te wyniki niższe. Tak więc warto odstawić antykoncepcję i na przykład za miesiąc, za 2 miesiące ponownie sobie oznaczyć AMH. AMH produkowane jest przez takie drobne pęcherzyki antralne w obrębie jajnika, to są tutaj oznaczone, i im będziemy mieli więcej tych pęcherzyków przedantralnych czy też antralnych, tym będziemy mieli wyższą rezerwę jajnikową. Natomiast, tak jak wspomniałem Państwu wcześniej, są pewne takie kryteria, które się nazywają Posejdon. I
Moje pacjentki zawsze nazywam posejdonkami. To są właśnie panie, które albo są paniami, które mają niższe rezerwy jajnikowe, czyli poniżej AMH 1,2, bądź też mają wyższe rezerwy jajnikowe niż 1,2, ale trafiły do mnie z tego powodu, że była prowadzona stymulacja w jakimś innym ośrodku i uzyskaliśmy, bądź też u mnie, też taka sytuacja się zdarza, ale uzyskaliśmy nieadekwatną ilość komórek jajowych, czyli na przykład poniżej 4 czy 4 do 9 ocytów. I bardzo ważna sprawa. Obniżona rezerwa jajnikowa często nie jest jedyną przyczyną ograniczenia płodności. To, co powiedziałem, panie z niskimi rezerwami jajnikowymi w przeważającej ilości nie wiedzą, że mają niską rezerwę jajnikową, ponieważ rodzą pierwsze, drugie dziecko i do głowy im nie przyjdzie skontrolowanie swojej rezerwy jajnikowej. Tak więc niezmiernie istotne jest przeprowadzenie pełnej diagnostyki u obu partnerów i wykluczenie pozostałych czynników. Czyli należy bezwzględnie wykonać badanie nasienia, skontrolować drożność jajowodów, wykonać badania obrazowe, czyli ultrasonografia dopochwowa oraz oczywiście potwierdzić owulację, czy potwierdzić owulację w badaniu ultrasonograficznym, czy poprzez zderzenia progesteronu w drugiej fazie cyklu. I najważniejszy slajd. Jest bardzo duża różnica pomiędzy pacjentami z ekstremalnie niskimi wartościami AMH i to diagnoza POI, czyli przedwczesna niewydolność jajników, gdy szansa na uzyskanie ciąży jest bardzo mała i wymaga ona dużo głębszej diagnostyki i bardziej agresywnych terapii, i pacjentki DOR, czyli pacjentki z obniżonym stężeniem AMH bądź AFC, czyli ilością pęcherzyków antralnych, u których potencjał rozrodczy może być tylko nieznacznie obniżony. Zawsze tutaj mówię o takim samochodzie, który jedzie po autostradzie i włączy się kontrolka braku paliwa. To wcale nie znaczy, że ten samochód nie może osiągnąć tej samej prędkości, tego samego komfortu jazdy, ale musimy mieć tylko z tyłu głowy, że może dojechać po prostu krócej. Natomiast obie te grupy pacjentów to są pacjentki właśnie półresponderki, bardzo często kwalifikujące się właśnie do grup Poseidon. I co możemy zrobić? Możliwości postępowania w przypadku POI i POW, czyli niewydolności jajników, przedwczesnej niewydolności jajników. Nie zapomnijmy, że postawa wyczekująca, czyli około 7% pacjentów z niewydolnością jajników, czyli pacjentek z rozpoznaną przedwczesną menopauzą, 7% z nich będzie w ciąży częściej po włączeniu hormonalnej terapii zastępczej. Natomiast jeżeli mielibyśmy się trzymać stricte rekomendacji, to takim pacjentkom powinniśmy zaproponować bądź dawstwo ocytów, bądź adopcję zarodka. Programy zapłodnienia pozaustrojowego to są bardzo wątpliwe wskazania, czy po prostu powiedzie się taki cykl. Natomiast możliwe strategie postępowania przy niskim AMH, czyli niższym AMH, takie, które będą powodowały nam poprawę ilości, jak i jakości uzyskanych ocytów. Czyli prawidłowy lifestyle, oczywiście negatywny wpływ palenia papierosów, otyłości na jakość uzyskanych komórek jajowych, podkreślona rola suplementacji, przede wszystkim koenzymu Q10, witaminy D, androgenów, przede wszystkim testosteronu i aktualnie mówi się dość dużo o mononukleotydzie nikotynamidu, który także może nam wspomagać metabolizm komórki jajowej. Możemy się posiłkować zabiegami wykorzystującymi osocze bogatopłytkowe, bądź też zabiegami IVA. Jeżeli już jesteśmy klinicystami, czyli lekarzami, którzy będą paniom pomagać, to oczywiście lekarze muszą się też posiłkować jakimiś wytycznymi. Takie rekomendacje wydało ESHRE. To jest właśnie postępowanie u pacjentek z przedwczesną niewydolnością jajników. Przejdźmy do opcji terapeutycznych. Będziemy się skupiali na tym, czy możemy zwiększyć ilość pęcherzyków antralnych, czy możemy zwiększyć ilość energii wewnątrzkomórkowej, bądź też zastosować jakieś czynniki wzrostowe, które by spowodowały, żeby tych komórek przybyło. Jeżeli chodzi o techniki zabiegowe, to są takie dość rozległe zabiegi, które się nazywają IVA. Przejdę do tego za chwileczkę. Możemy się posiłkować wykorzystaniem mitochondriów, czyli takie plany były wykorzystania mitochondriów, czyli takich centrów energii w
obrębie komórki jajowej, bądź zastosowaniem komórek macierzystych, bądź też wykorzystania właśnie mezoterapii jajników, czyli podawania bogatopłytkowego osocza bezpośrednio do jajnika. Zawsze mi jest bliżej do IVE, czyli In Vitro Activation, bo jest to jeden z zabiegów, który przeprowadziłem wraz z kolegami jako pierwszy w Europie z pomocą autora tego rodzaju zabiegu, czyli profesorem Kawamurą. I tutaj mamy takiego Franka, urodzonego 24 kwietnia 2018 u pacjentki z całkowitą niewydolnością jajników. Ale co pacjenta interesuje? No pacjenta interesuje na końcu to, żeby się nam urodził dzidziuś, a nie to, jaką ma swoją wartość rezerwy jajnikowej. I tutaj mamy taką pacjentkę, która miała lat 38, AMH 0,13, bardzo wysokie wartości FSH i LH, grubo powyżej 30 FSH, LH także wysokie, to przy bardzo niskich, przy bardzo niskim estradiolu. I po zastosowaniu techniki IWY uzyskaliśmy w 27, 48 i 77 dobie jajeczka, które udało nam się zachować i zapłodnić. Pacjentka zakończyła tą terapię w 77 dobie i w 240 dobie od zabiegu urodziła spontaniczne, zdrowe dziecko. Czyli jest to jeden z zabiegów, który może także pomóc paniom uzyskać ciążę w sposób naturalny. Druga pacjentka, lat 30, AMH też w zasadzie nieoznaczalne, przy bardzo wysokich wartościach FSH i LH. To jest także pacjentka, która zgłosiła się do nas z kompletną niewydolnością jajników i w 27 dobie uzyskaliśmy tutaj dwa ocyty, 52 i 74 dobie także ocyty, a tutaj właśnie mamy Franka, który nam się powił. Oczywiście to jest zabieg, który jest rozwijany w szeregu krajów. To akurat mam slajd z Ovarian Club w Paryżu w 2018 roku, gdzie było pokazane właśnie pierwsze ciąże urodzone na świecie tą techniką. W tej chwili jest tutaj szereg naprawdę nowych ciąż i szczęśliwych zakończeń terapii. Przejdźmy sobie na temat transplantacji mitochondriów. Wszyscy lubimy energię. I może jest tak, że w tych komórkach jajowych jest mało energii, więc zaproponowano taki zabieg także z wykorzystaniem laparoskopii, czyli zabiegu operacyjnego, który polega na pobraniu fragmentu jajnika, pobraniu prekursorowych takich komórek jajowych, wybraniu z nich mitochondriów i podaniu do komórki jajowej, czyli zastosowanie takiego, w zasadzie skonstruowanie jajka z Red Bullem. Bardzo interesująca była terapia, bardzo ciekawa praca, natomiast niestety okazało się, że ilość energii dostarczanej przez mitochondria nie do końca będzie nam dobrze wpływało na jakość komórki jajowej. No i niestety w grupie kontrolnej, czyli takiej, której nie podawano mitochondriów do komórki jajowej, okazała się zdecydowanie lepsza w stosunku do tej grupy, która otrzymywała mitochondria. Więc gdzie są skrzydła? No niestety nie ma skrzydeł. Okazuje się, że defekt najczęściej nie leży w obrębie ilości energii, którą dostarczamy do komórki jajowej. Może wynikać z tego, że tej energii tak naprawdę jest za dużo, albo tych wolnych rodników krążących właśnie przez te centra energetyczne znajdujące się w mitochondriach może powodować uszkodzenie oocytu. Skoro moje mitochondria nie są za dobre, zastanawiano się, czy nie można skorzystać z obcych mitochondriów, czyli żeby takie mitochondria wziąć od innej pacjentki, może moje nie są wystarczająco dobre. Natomiast ESHRE aktualnie nie rekomenduje transplantacji obcych mitochondriów. To są zabiegi, które są gdzieś na świecie wykonywane poza Unią Europejską. Natomiast na dzień dzisiejszy nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania tego rodzaju terapii. Są także pomysły ze stosowaniem komórek macierzystych, no bo skoro nasze komórki jajowe nie mogą się tworzyć de novo, może jeżeli zastosujemy czy podamy komórki macierzyste do komórki jajowej czy do jajnika, uda nam się odtworzyć nowe oocyty.
I to jest taka duże badanie, które było prowadzone w Hiszpanii w jednej z wiodących klinik, gdzie próbowano zastosować właśnie komórki macierzyste. Natomiast niestety nie uzyskano nic więcej oprócz pięknego efektu spaghetti, czyli w zasadzie żadnego związku terapii z efektem końcowym, czyli wzrostem AMH. Chciałbym bardzo przestrzec przed takim hura optymizmem wynikającym z zastosowania komórek macierzystych. Próbuję się zastosować do wszelkich możliwości terapeutycznych, natomiast często one są nieadekwatne albo nie mają wystarczających badań, co też było podkreślone przez doniesienia medialne mówiące o pewnych rodzajach eksperymentów prowadzonych właśnie niestety też w Polsce. Jednym z zabiegów, które ja stosuję z powodzeniem, jest podawanie osocza bogatopłytkowego do jajników. Płytki zawierają wiele czynników wzrostowych i jeżeli takie osocze zostanie odpowiednio przygotowane, może być podane bezpośrednio do jajnika i uzyskujemy 1, 2, 3 oocyty więcej, co u pacjentki, której nie uzyskiwano oocytów w trakcie stymulacji, bądź też uzyskiwano bardzo małą ilość, to zwiększenie o 1, 2, 3 komórki jajowej może dać zwiększoną szansę na uzyskanie ciąży na koniec. I aktualnie prowadzonych jest sporo badań klinicznych właśnie oceniających wpływ podania bogatopłytkowego osocza bezpośrednio do jajnika. No, czekamy też z niecierpliwością na wyniki. Suplementacja. Jeżeli chodzi o suplementację, przede wszystkim stosowane są próby stosowania hormonów wzrostu, androgenów, czyli m.in. testosteronu, koenzymu Q10 i mononukleotydu nikotynamidu. Hormon wzrostu. Wszyscy lubimy rosnąć. Wiadomo o tym, że hormon wzrostu stymuluje jajnik, stymuluje produkcję hormonów jajników i produkcję czynników wzrostowych. Natomiast tutaj na tym slajdzie chciałem przedstawić, że w przeciągu kilkudziesięciu lat w takim dużym badaniu porównującym różne wyniki, które były opublikowane na świecie, udało się porównać tylko 148 pacjentek, czyli jeżeli przez 20 lat tylko 148 pacjentek zostało zakwalifikowanych do próby terapii hormonem wzrostu, to chyba trochę mało, żeby wyciągać jakieś wnioski. I w 2019 roku zostało zakończone takie badanie, które udokumentowało, że hormon wzrostu u pacjentek z niską rezerwą jajnikową, czyli półresponderek, nie wykazano żadnego wpływu na wzrost urodzonych ciąż. Kolejnym rodzajem terapii, który jest stosowany, to są terapie androgenami, czyli podawanym testosteronem bądź też dihidroepiandrostendionem, u nas to biosteron. Na modelach zwierzęcych bardzo ładnie zwiększyła się tutaj ilość receptorów dla FSH, czyli ten jajnik jakby lepiej miał odpowiadać na stymulację po włączeniu terapii androgenami. Wstępne takie transdermalne leczenie, czyli przez skórne testosteronem, znacznie poprawiło odsetek ciąż klinicznych. Aktualnie zakończone takie wielkie badanie, wieloletnie badanie z zastosowaniem żelu testosteronowego przez 60 dni przed stymulacją pacjentek z rozpoznaną właśnie niewydolnością jajników w długim protokole stymulacyjnym może nie wykazało jakichś spektakularnych efektów, natomiast dalej ten testosteron jest stosowany. No i mój ukochany koenzym Q10 i właśnie. Koenzym Q10 jest prostą, dostępną tabletką, w Polsce jest bez recepty dostępny. Koenzym Q10 bierze szereg udziałów w funkcji mitochondrium, w aktywacji całej tkanki komórki jajowej, zmniejsza stres oksydacyjny i na pewno jest dobrze tolerowany, poprawia jakość oocytu przez redukcję właśnie stresu oksydacyjnego. Może to było to, co nie do końca sprawdzało się właśnie przy zwiększeniu ilości mitochondriów. Może te mitochondria produkowały za dużo wolnych rodników i ten koenzym Q10 się tutaj sprawdzał.
No i ta doustna podaż może poprawiać funkcjonalność na poziomie właśnie samego pęcherzyka. No i nikotynamid jest prekursorem takiego enzymu, który nazywa się NAD. W trakcie naszego rozwoju, w trakcie naszego procesu starzenia się, zmniejsza się ilość NAD w obrębie oocytu. I wiadomo, że spadek NAD jest związany z dysfunkcją oocytów podczas właśnie naszego starzenia się reprodukcyjnego. Jakość i płodność oocytów można przywrócić za pomocą leczenia NMN. Natomiast także udokumentowano, że suplementacja mediów właśnie rozwojowych, w trakcie których sobie hodujemy oocyty, poprawia kamienie milowe w rozwoju zarodka. W podsumowaniu, Iwa, to jest bardzo, jeżeli chodzi o zwiększenie ilości pęcherzyków antralnych, jest to trudna i bardzo wymagająca terapia. Terapia androgenami aktualnie wyniki są troszeczkę wątpliwe. Bardzo obiecujące wyniki są, jeżeli chodzi o terapię oksydantami. Jeżeli chodzi o zwiększenie ilości energii wewnątrzkomórkowej, na chwilę obecną transfery mitochondriów swoich czy obcych zostały wyłączone z praktyk klinicznych. Hormon wzrostu nie poprawia płodności u pacjentów z poor responder. Komórki macierzyste raczej bez efektu klinicznego. Myślę, że jeszcze nie opracowano tak dobrej podaży komórek macierzystych do jajnika, abyśmy zobaczyli jakieś efekty. Na PRP, czyli osocze bokatopłytkowe, wstępne wyniki są bardzo obiecujące. I nie zapomnijcie Państwo, że Państwa lekarze, jak i u mnie w klinice, musimy się wspierać jakimiś dokumentami. Tymi dokumentami są rekomendacje ESHRE i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii dotyczące wskazań do procedur ART, czyli procedur wspomaganego rozrodu. Ale musimy pamiętać o tym, że pierwsze zapłodnienie pozaustrojowe przeprowadzone w Boron Hall w Anglii przez Patryka Streptoe i Edwardsa wymagało 150 laparoskopowych pobrań komórek jajowych z jajnika. I dopiero po 150 pobraniach udało się uzyskać pierwszą ciążę. Co prawda okazała się ona ciążą pozamaciczną, ale jednak ciążą. I moją główną pracą jest to, żeby się nie poddawać, że mam szereg sukcesów u pacjentów, którzy wiedzieli, że czy przychodzili jakby do mnie jako do ostatniej pomocy i udawało nam się, może nie jeden na 150, tylko zdecydowanie oczywiście częściej, ale to nie jest tak, że mamy niską rezerwę jajnikową i szansy na ciążę nie. Mam też pytania tutaj, które wcześniej pani Sylwia mi przygotowała, które się pojawiły jeszcze przed moim wykładem, ale nie wiem, czy nie wrócimy sobie na razie do pani Sylwii i zobaczymy, jak to zmoderujemy wspólnie. No to dobra, no to jestem już wywołana. Dobrze, ślicznie dziękuję za tą prezentację w pigułce. Drogie panie, oczywiście, że film jest nagrywany, więc spokojnie będziecie mogły do tego wrócić. On będzie na kanale YouTube'owym Płodność.pl TV, jak zwykle. Więc na no spokojnie, jeszcze raz możecie sobie to obejrzeć i przestudiować. Panie doktorze, ja będę po prostu, ja miałam do pana przygotowane pytania, ale prezentacja była tak fajnie opracowana, że wiele pytań pan już po prostu wytłumaczył. A pozwolę sobie jednak zadać te pytania od dziewczyn, bo ich jest bardzo dużo. I może zaczniemy faktycznie od tych, które wcześniej przesłałam, które zebrałyśmy z Instagrama, więc najpierw może te pytanie. I pierwsze zadam te. Mam 34 lata, AMH 0,4. Czy została nam już tylko adopcja zarodka, czy można coś z tym zrobić? I właśnie to, co mówiłem wcześniej, wartość AMH04 wcale nam nie mówi o tym, czy pani będzie mogła być w ciąży, czy nie będzie mogła być w ciąży. Pokazywałem tutaj przykłady pań, które miały nieoznaczalne AMH i rodziły zdrowe dzieci. Ważne jest to, jaki powód był obniżonej rezerwy jajnikowej, czy nie ma uszkodzonych genów, czy kariotyp jest prawidłowy, jakie są parametry nasienia. I to wcale nie jest, sam wynik 0,4 AMH wcale nie jest wskazaniem na dzień dzisiejszy do adopcji zarodka.
Pocieszające. Dobra, a tutaj coś takiego. Czy choroby autoimmunologiczne mają wpływ na poziom AMH? Pośrednio tak. Zarówno możemy się uczulić na różne komórki. Komórka jajowa ma inny materiał genetyczny niż nasz organizm, ma tylko połowę naszego materiału genetycznego. Więc są specjalne mechanizmy, które chronią komórkę jajową od pokazania jej do układu immunologicznego. Zresztą podobnie jest w jądrze. Jest bariera krew-jądro po to, żeby układ immunologiczny nie rozpoznał plemników. I część chorób autoimmunologicznych może powodować nam uszkodzenie oocytów, a oprócz tego wystąpienie choroby autoimmunologicznej predestynuje nas do tego, żeby nasz organizm był taki troszeczkę nadreaktywny na swoje własne komórki i może się to skupić na ilości naszych komórek jajowych poblamy jajnika. Kolejne pytanie, czy stymulacje do in vitro mają wpływ na obniżenie AMH? To jest częste pytanie. Nie, nie mają wpływu. Co miesiąc startuje, wyobraźmy sobie to, 20 komórek jajowych. Nasza stymulacja do programu zapłodnienia pozaustrojowego może oddziaływać tylko i wyłącznie na te 20 komórek, które są gotowe do wzrostu. W naszym naturalnym cyklu z 20 komórek jajowych dojrzewa tylko jedna i 19 ich obumiera. Jeżeli stosujemy stymulację, to my de facto nie stymulujemy tego jajnika, bo to jest błędne, w ogóle to jest błędne słowo. My hamujemy obumieranie komórek jajowych, które i tak by obumarły. Czyli my de facto oszczędzamy komórki jajowe. Tylko nie ma chyba dobrego słowa, które mogłoby określić zabieg, który de facto wykonujemy. Czyli jeszcze raz, stymulacja do in vitro nie ma wpływu na obniżenie AMH. No i dobrze, że to wybrzmiało. Dziewczyny, kolejne wasze pytanie to AMH 1,61 w wieku 32 lata. Czy to już jest niskie AMH? Ja bym chciał to odnieść do grupy Posejdonek właśnie moich. O tym rzadko wspominają lekarze, czyli pacjentka, która ma AMH więcej niż 1,6 i 1,2 i nie ma skończonego 35 roku życia, nie kwalifikuje się z mojego punktu widzenia do mojej grupy Posejdonek, czyli nie jest pacjentką z niskim AMH. Nie jest pacjentką, która będzie mi gorzej rokowała w na przykład w programach zapłodnienia pozaustrojowego. A czy dieta może podnieść wynik AMH? To jest pytanie jest bardziej skomplikowane. Na pewno pacjentki otyłe będą miały gorszej jakości środowisko z racji pewnego rodzaju stanu zapalnego, który towarzyszy otyłości. Natomiast samą dietą AMH nie jesteśmy w stanie podnieść. To jest pewien proces obniżania AMH, czyli obniżania ilości pęcherzyków, który jest stały przez nasz okres życia, takiego reprodukcyjnego oczywiście. Natomiast dietą nie zwojujemy świata. Dobra. A co może być przyczyną spadku AMH z 2,1 do 1,1 w 6 miesięcy? Ja rozumiem, że pewnie nie było żadnych zabiegów operacyjnych, które mogłyby, czy jakichś innych zabiegów, czy chorób przewlekłych, które mogły tutaj wystąpić. Ja bym jednak szukał miejsca w błędzie laboratoryjnym, czy przedlaboratoryjnym, który spowodował tak dużą różnicę w obrębie AMH. I pytaniem jest, czy ten pierwszy wynik był wynikiem prawidłowym, bardziej prawidłowym, czy ten drugi? Czy to wcześniejsze AMH nie było po prostu niższe? Tu jeszcze o laboratorium wiem, że jedna dziewczyna pytała, ale dobra, nie dojdę chyba teraz do tego pytania, lecimy po kolei. Czy AFC równe 4 przy AMH 1,1 i FSH 8,5 to bardzo zły prognostyk? Jakie dodatkowe badania wykonać? Szkoda, że pacjentka nie napisała, ile ma lat. Natomiast MH11 już by mi wrzuciło panią do grupy Posejdonek, czyli już do grupy pacjentek o rokujących słabszą odpowiedzią. Natomiast wcale to nie jest zły prognostyk.
to jest informacja o tym, że taką pacjentkę trzeba będzie w sposób szczególny przygotować do stymulacji, do programu zapłodnienia pozaustrojowego, czy też do naturalnych starań o ciążę. Dodatkowe badania. Rozważyłbym ewentualnie, może, chociaż nie wiem, może wykonanie kariotypu. Chociaż zdecydowanie lepiej skontrolowałbym progesteron i czy dochodzi do owulacji, sprawdził drożność jajowodów i zobaczył, czy parametry nasienia partnera są prawidłowe. Czyli jeszcze jest co do wykonania. Najprostsze rzeczy. Czy są jakieś dane statystyczne, szanse na ciążę z ANH1 po 2,5 roku starań? Po 2,5 roku starań, czy po roku leczenia, mamy wskazania wówczas do programu zapłodnienia pozaustrojowego. Oczywiście, że ma pani szansę na ciążę. To jest dokładnie to, co z tym samochodem i z tą rezerwą. Jeżeli są regularne miesiączki, są udokumentowane owulacje, parametry nasienia są dobre, jajowody są drożne, to pacjentka może starać się sama o ciążę. Jeżeli nie będzie tej ciąży po 2 latach, no to mamy wskazania do technik wspomaganego rozrodu. Danych statystycznych nie ma, ponieważ to są panie, które moglibyśmy statystyki wyciągać tylko w przebiegu programów zapłodnienia pozaustrojowego i takie są u nas w ośrodku oczywiście dostępne na naszej grupie pacjentów. Czemu niskie ANH przeszkadza w zajściu w ciąży pomimo prawidłowej owulacji? Nie przeszkadza. Owulacje, panie z niskimi rezerwami jajnikowymi najczęściej nie wiedzą, że mają niską rezerwę jajnikową, bo rodzą jedno, drugie, czasem trzecie dziecko. Czyli to nie jest ten czynnik, który ogranicza nam płodność. To jest czynnik, który nam mówi o tym, że będziemy mieli mniej jajeczek, ale nie powoduje nam sam w sobie trudności z zajściem w ciążę. Jest inne zrozumienie przez panie Jest, no na inne jest temat. zrozumienie, tak, ale to wynika z takiej informacji krążącej w internecie Tak. i pewnego takiej nadreaktywności pacjentek do bardziej drastycznych działań, czyli na przykład do większej podatności do kwalifikacji do programu zapłodnienia pozaustrojowego. Łatwiej, może nie przekonać, ale czasami pacjentki z niższymi wartościami AMH trafiają do nas, do lekarzy endokrynologów rozrodu, po to, żeby być zakwalifikowanym do programu zapłodnienia pozaustrojowego. I czasami jest po prostu taka duża łatwość do włączania agresywniejszych form terapii, kiedy można coś prościej zrobić. Bo chyba w ogóle tak powszechnie w sieci lata informacja, właśnie to, co powiedziałam, że strach, olbrzymi strach przed tym niskim ANH, że to już jest koniec, że już się nic po prostu nie da. I może dlatego tak jest. No dobra, 31 lat, ANH 1,1, 2,5 roku starań. Kiedy proponowałby pan doktor in vitro? Mąż i owulacja ok. I teraz tak, jeżeli mąż i owulacja jest ok, jajowody są drożne, to po 2,5 roku starań u 31-latki będzie miała wskazania do programu zapłodnienia pozaustrojowego, bo prawdopodobnie jest jeszcze jakiś inny czynnik, który nam ogranicza płodność, albo komórki się nie zapłodniają, albo zarodek zapłodniony nie może trafić nam z powrotem do macicy. A to już jesteśmy w stanie określić w laboratorium. Dobra, kolejne pytanko dziewczyny. Ja tak zerkam tu na telefon, ja widzę Wasze pytanie dodatkowe. Zaraz do Was przejdę pod transmisją do tych pytań, tylko wyczerpiemy to z Instagrama. Czy wysokie FSH20 jest przyczyną szybkiego wzrostu pęcherzyków w szóstym dniu cyklu? Było 14 mm i słabej jakości. Tak, i to wynika z tego, że u pań z niższymi rezerwami jajnikowymi obserwujemy wyrzut FSH jeszcze czasami przed miesiączką. I ja bardzo często przygotowuję pacjentki w drugiej fazie cyklu po to, żeby to FSH dłużej było na niższych wartościach i wtedy uzyskujemy dłuższą tą fazę przyrostu pęcherzyków, większą synchronizację tych pęcherzyków. I wtedy mielibyśmy ten 14-milimetrowy pęcherzyk w okolicach 10. dnia cyklu. I to, co powiedziałem wcześniej, czyli lekarze mają narzędzia, mogą
tak dobrać cykl i tak dobrać przygotowanie do stymulacji u pacjentki z niższą rezerwą jajnikową, aby zmaksymalizować szansę na ciążę, zmaksymalizować szansę na prawidłowe jajeczko. I to jest właśnie tak naprawdę clou tego programu i dzisiejszego naszego spotkania. Mamy narzędzia, które powodują, że jesteśmy w stanie wybrać lepszy cykl, lepsze przygotowanie pacjenta do tego, żebyśmy mieli lepszej jakości komórki jajowe. Kolejne pytanie. Dziewczyny, słuchajcie, estradiol 50 w trzecim dniu cyklu. Co taki wynik może sugerować? No co może sugerować? No, panie z niższymi rezerwami jajnikowymi, wyższym FSH na początku, czyli panie, z którym to FSH wzrasta jeszcze przed miesiączką, będziemy obserwowali w jajnikach asynchronię pęcherzyków, czyli te pęcherzyki będą troszeczkę większe na początku cyklu i będą produkowały nam ten estradiol. Czasami obserwujemy wartości 70-80 i to są takie momenty, kiedy zazwyczaj nie zaczniemy stymulacji u tej pacjentki. Tutaj akurat się będę wspierał programami zapłodnienia pozaustrojowego, bo ten cykl jest rozsynchronizowany. To znaczy, że jeden z pęcherzyków zaczął już nam wydzielać estradiol, większej ilości tego estradiolu i prawdopodobnie nie uzyskamy adekwatnego przyrostu pęcherzyków, ilościową tu przede wszystkim. Panie doktorze, przeskoczymy teraz, bo pod filmem wyskoczyło dużo też pytań, to przeskoczymy teraz dziewczyny do Waszych pytań. Eliza, pierwsze na warsztat idzie Twoje. Czy przy bardzo niskim AMH można zastosować antykoncepcję na jeden cykl, by zwiększyć skuteczność IVF? I czy po mezoterapii jajników warto spróbować naturalnie 45 rok życia czy IVF? Ile czasu po zabiegu? Ja w ogóle wycofałem się ze stosowania antykoncepcji u pacjentów, przygotowując panie do zapłodnienia pozaustrojowego, bo zawsze na antykoncepcji mam wytłumienie jednak tego jajnika, zmniejszenie później ilości uzyskanych komórek jajowych. Zwykle stosuję same estrogeny w drugiej fazie cyklu i one lepiej mi synchronizują te pęcherzyki. Czy po mezoterapii warto spróbować naturalnie 45 plus? Ogólnie jest bardzo trudno uzyskać ciążę po 45 roku życia. No, powinniśmy się zastanowić, dlaczego pani pomiędzy 40 a 45 rokiem życia nie uzyskała tej ciąży. Czy były tu jeszcze jakieś inne pozamedyczne rzeczy, które wystąpiły, czy po prostu w wieku 45 lat to była pierwsza decyzja o staraniach o dziecko. Ale generalnie, nawet przy programach zapłodnienia pozaustrojowego, u 45-latki efekty będą słabe. Ale jeszcze takie pytanie od tej samej pani. Jaka wartość Q10 by pan polecał dziennie stosować? Ja zwykle zalecam pacjentkom 2 razy po 200 mg, między 200, czyli między 400 a 600 mg na dobę. Od Oli takie dłuższe pytanie. Czy mezoterapia jajników jest sprawdzoną i potwierdzoną metodą terapeutyczną? Po konsultacji z lekarzem specjalistą z kliniki usłyszałam, że to talizman dla kobiet starających się o ciążę i nie warto wydawać na tę metodę pieniędzy. Będę wdzięczna za kilka słów na ten temat. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest prowadzony szereg badań klinicznych, które sprawdzają, w których grupach pacjentów będzie najwyższa skuteczność tego rodzaju terapii. Musimy wiedzieć o tym, że inną troszeczkę będziemy mieli odpowiedź u dziewczyn, które mają niskie rezerwy jajnikowe, ale 31-27 lat, troszeczkę inne oczekiwania i inną odpowiedź będziemy mieli na przykład u 45-latki. Na dzień dzisiejszy nie ma rekomendacji właśnie ESHE dotyczących tego rodzaju terapii, ale to, co powiedziałem na koniec, że pierwszy program zapłodnienia pozaustrojowego wymagał zastosowania czy laparoskopii i pobrania operacyjnego u 150 pacjentów.
żeby uzyskać pierwszą ciążę. Jak ja bym dzisiaj przyszedł do komisji bioetycznej i powiedział, że chcę przeprowadzić 150 zabiegów u pacjentek i może u jednej z nich uda mi się uzyskać ciążę, to by się na mnie popatrzyli trochę krzywo i powiedzieli: panie doktorze, chyba pan doktor żartuje. Jak nie będziemy próbowali, nie będziemy szukali nowych rozwiązań, to zawsze będziemy stali w miejscu. Dodatkowo mezoterapia jest bardzo, nie ma jakby jasnych kryteriów, kiedy ją stosować, jak ją stosować, w jaki sposób przygotowywać osocze i do czasu, kiedy to nie będzie w jakikolwiek sposób homogenne, będzie bardzo trudno porównywać wyniki pomiędzy jednym ośrodkiem a drugim. Zresztą tak jak się działo przy programach zapłodnienia pozaustrojowego, gdzie efektywność w zależności od laboratorium była diametralnie różna. Monika, teraz Twoje pytanie. Badanie zarodka klasy B. Co robić? Tylko jeden został zarodek. Lat 44, AMH 031. Proszę o poradę. Nie do końca zrozumiałem, co to znaczy badanie zarodka klasy B. Czyli, że jest tylko jeden zarodek, czy to był zarodek, który był po badaniu genetycznym zarodka, czyli była diagnostyka przedimplantacyjna. Bo my zwykle, panie, po 40 roku życia, jeżeli uzyskujemy dobrej jakości zarodki, jednak prowadzimy badania genetyczne tych zarodków, aby mieć pewność, że transferowany zarodek no jest genetycznie prawidłowym zarodkiem i ma możliwość na implantację. Gabriela, teraz Twoje. Czy na podstawie MH04 można przewidzieć menopauzę? Pani ma 45 lat. Na podstawie badania AMH nie da się przewidzieć, kiedy będzie menopauza, ale chciałem przypomnieć, że przedwczesną niewydolność jajników diagnozujemy do 40 roku życia. Od 40 roku życia, jeżeli nam się pojawi niewydolność jajników, to możemy spokojnie rozpoznać menopauzę. Czyli to jest wiek jakby w zupełności fizjologiczny i fizjologiczna wartość AMH dla 45-latki. To może być zero, może być całkowita niewydolność jajników. I można u takiej pani nie rozpoznamy wtedy niewydolności jajników, tylko rozpoznamy po prostu menopauzę. Monika, KIR AA, brak implantacji. Czy to wyrok? Zarodek się nie zagnieździ. Jedna zdrowa ciąża 9 lat temu, obecnie problem zajścia w drugą ciążę AMH 031, lat 44. Proszę o odpowiedź. Ja w ogóle nie prowadzę diagnostyki immunologicznej KIR-ów, dlatego że zarodek jest w stanie się zagnieździć w jajowodzie. Nie ma tam żadnych KIR-ów, żadnego środowiska, w którym mógłby taki zarodek się rozwijać. A oprócz tego pani urodziła ciążę 9 lat temu. Będziemy mieli tutaj problem natury genetycznej komórki jajowej. Jeżeli mamy lat 44, to niestety musimy się pogodzić z tym faktem, że 1 na 50, 1 na 100 komórek będzie genetycznie prawidłową komórką. Czyli musimy mieć dużą ilość komórek jajowych, żeby któraś z nich okazała się euploidalna, czyli genetycznie prawidłowa. I nie wynika to z KIR-ów, bo zresztą to jest takie pojęcie, którego naprawdę staram się unikać tych dyskusji u siebie w gabinecie, bo naprawdę zarodek rozwijający się w obrębie jajowodu, gdzie nie ma nawet endometrium, nie potrzebuje żadnych kirów do tego, żeby się zaimplantować w sposób prawidłowy. Kolejne pytanie. Marta, twoje. Jaka jest przyczyna POI? No i właśnie, to jest sprawa, która może wynikać z przyczyn iatrogennych, czyli może wynikać z terapii, które były przeprowadzone u pacjenta, najczęściej w przebiegu rozległych operacji endometriozy. Może wynikać z zaburzeń genetycznych, czyli zaburzeń kariotypu, bądź też zaburzeń genetycznych w postaci nieprawidłowego, łamliwego chromosomu X, czyli mogą być przyczyny genetyczne, mogą być przyczyny inne iatrogenne, takie jak chemioterapia, takie jak radioterapia, które może nam uszkodzić jajniki.
mogą być przyczyny autoimmunologiczne, czyli same sobie panie mogą zniszczyć komórki jajowe, czyli autoimmunologicznie uszkodzić je. No i może wynikać z tego, że się stało w złej kolejce. To jest taka przykra sprawa, ale po prostu ktoś otrzymał mniejszą ilość komórek jajowych wyjściowo. No i jakoś sobie z tym musimy poradzić. No niestety życie nie jest fair. Niektórzy otrzymują dużo włosów, niektórzy nie. No i niektóre panie dostaną dużą ilość komórek jajowych, a niektóre panie dostaną ich mniej. Agnieszka, twoje pytanie, co jeszcze suplementować oprócz Q10 przy AMH 0,4? Ja zdecydowanie zalecam suplementację dodatkową witaminy D i tak rutynowo około 4000 jednostek na dobę. Oczywiście badamy stężenia witaminy D, ale w przeważającej ilości te wartości będą niższe, a są dość dobre badania, które sugerują, że zwiększenie ilości witaminy D będzie poprawiało ilość i jakość komórek jajowych uzyskanych. Ola, twoje pytanie, chociaż nie wiem, czy pan doktor będzie w stanie teraz na to odpowiedzieć. Czy osoba z endometriozą czwartego stopnia po operacji z niskim AMH, wyższym FSH będzie brana pod uwagę do rządowego programu? Jak tylko będę coś wiedział, to napiszę to pierwszego posta na Facebooku naszym, czy u pani Sylwii. Nie wiem. Wszyscy na to czekamy, Ola, wszyscy na to czekamy, jak to będzie z tym programem rządowym. No wczoraj byłam w Sejmie, to słyszałam, że na pewno od 1 czerwca ma ruszyć, chociaż nie wiem, jak to zrobią, bo jeszcze prace nie zostały w ogóle podjęte nad tym projektem, co i jak. Na razie chyba koszty dopiero zliczają tego wszystkiego, na co przeznaczyć te środki. Dobra, lecimy dalej. Joanna, czy przy przedwczesnym wygasaniu czynności jajników mogą występować policystyczne jajniki? FSH 11, AMH 0,4, przy stymulacji estradiol 1200 podczas punkcji większość pęcherzyków okazała się pusta. Dwie słabe komórki z 6 pęcherzyków. W POJU, czyli przedwczesnym wygasaniu czynności jajników, nie będzie jajników policystycznych. W ogóle rozpoznanie zespołu policystycznych jajników wiąże się z pewnymi kryteriami, które należy spełnić i zazwyczaj dziewczyny z niskimi rezerwami jajnikowymi nie spełniają tych kryteriów. Przepraszam, mam tu pieska mojego i muszę go trochę zewakuować. Bo też chcę do kamery. Też chcę, ale nie, to na razie pójdziemy za chwilkę. Sześć pęcherzyków, dwie komórki jajowe AMH 0,4, czyli tak jakby wynik ilości uzyskanych komórek jest adekwatny do AMH, do AMH 0,4. Estradiol 1200. Szkoda, że nie jest napisane, ile lat miała pacjentka, bo wynik taki sugerowałby, że dziś jesteśmy raczej bliżej 40-42 roku życia. Zazwyczaj jednak, no, czy wynikało to z jakichś, może nie błędów, tylko z jakiejś sytuacji klinicznej, która spowodowała, że albo był punkcja troszeczkę 29 przesunięta, lat, albo... panie doktorze, napisała Asia, że 29 lat ma. Ja u siebie w ośrodku, znaczy ja wspólnie z kolegami, z którymi pracujemy, podjęliśmy taką decyzję, że będziemy wykonywali punkcję 7 dni w tygodniu. Czyli my jesteśmy, mamy się dostosować do cyklu pacjentki i zawsze starać się wykonać punkcję w optymalnym momencie, bo przesuwania właśnie takich stymulacji, znaczy przesuwania daty punkcji mogą właśnie, najczęściej właśnie powodowały takie efekty, czyli mieliśmy wysoki estradiol, ale dużo pustych pęcherzyków albo słabsze komórki jajowe.
I nie wiem, czy tutaj nie wynikła jakby z tego sytuacja, bo to jest taki przykład, który był naszym jakby motorem do tego, żebyśmy działali 7 dni w tygodniu. Co prawda jest to bardzo upierdliwe dla pielęgniarek, upierdliwe dla laboratorium, no i dla nas. I to bym się jakoś tak w tą stronę przesuwał. Czy timing był dobry? Dobra. Takie pytanie może nie mam, ale też pewnie jest pan ginekologiem, to chleb powszedni. Czy przewlekły stres może być główną przyczyną niepłodności? Wszystkie wyniki w miarę okej, ciąży brak mimo metod wspomagania. Może być, ale to się wzięło z tego, że nasz organizm został zrobiony nie teraz, nie w XX wieku, nie w XXI wieku, tylko kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Co było dla nas sytuacją stresową kilkadziesiąt tysięcy lat temu? Głód i wojna. I organizm kobiety bronił się przed możliwością zajścia w ciążę w sytuacjach dramatycznych, w sytuacjach ekstremalnych. Aktualnie denerwujemy się pracą, denerwujemy się rzeczami, które de facto nie zagrażają naszemu życiu bezpośrednio. I ja uważam, że ten stres jest porównywalny właśnie do tego stanu, który kilkadziesiąt tysięcy lat temu towarzyszył człowiekowi na co dzień. No i na pewno nie będzie nam korzystnie wpływał na płodność. Aktualnie. No mówię, nie jest to zagrożenie dla naszego życia, ale nasz organizm nie wyewoluował w takich no, luksusowych warunkach, jakich aktualnie populacja ludzka żyje. Ciach, tu jest takie fajne jakieś pytanie. Czy spożywanie cukru obniża jakość komórek jajowych? Czy w okresie starań należy go całkowicie odstawić? Trudne pytanie. Ja A niby zalecam takie proste. jednak urozmaiconą dietę. Na pewno wykluczenie wszystkich naszych podstawowych substancji odżywczych nigdy nie będzie dobre. Bądźmy przy diecie urozmaiconej. Nic się nie stanie, jak ktoś wypije słodką herbatę czy lubi słodką kawę. No, ale zjedzenie paczki cukierków codziennie nie będzie dobrze nam robiło ani na zęby, ani na naszą masę ciała, ani na BMI, ani na pewnie komórki jajowe. No, chyba tak. Wszystko to, co pan powiedział. Dobra, panie doktorze, jeszcze tu widzę dwa pytania. One nie są w sumie OMH, a mam jeszcze tam OMH pełno pytań. A już godzinę tu jesteśmy. Nie wiem, jeszcze mogę te dwa pytania od tych pań? Tak, proszę, jak najbardziej. Ja, w ogóle to Dobra. fajnie nam w ogóle przed tutaj rozmową z panią i z paniami. No to Moje przemyślenia dobrze. są takie trochę inne, bo po prostu czasami też wasz ginekolog nie ma czasu na to, żeby pogadać właśnie o takich rzeczach. Czasami się panie stresujecie, boicie. To jest zdecydowanie łatwiej zadać takie pytanie. Tak, i to wszystko to, co pan właśnie powiedział. Po pierwsze, czasami nie ma na to czasu, a po drugie, też my jako pacjentki jesteśmy tak zestresowane, że może i ten ginekolog nam mówi, ale my nawet już chyba nie słyszymy, bo jesteśmy tak zestresowane i nie ma czasu. Dobra, ciach, to te pytanko jeszcze. Witam, mam pytanie. Dwie biochemiczne przyczyną niski progesteron w drugiej fazie cyklu. AMH 5,37, nie, a 5,3. A Jest 7 dni siedem po dni po ovulacji. owulacji. Progesteron 6,5. Co pan doktor poleca w takiej sytuacji? Duphaston, luteina? Problem jest taki, że ta suplementacja w drugiej fazie cyklu, w przebiegu naturalnych starań o ciążę, nigdzie nie została nigdy udokumentowana. Czyli czy my włączymy Duphaston, czy włączymy luteinę, nie spowodujemy, że w danym cyklu wystarczająco zwiększymy ilość progesteronu. My dawki progesteronu, które stosujemy w programach zapłodnienia pozaustrojowego, to jest 400, 600, 800 mg na dobę. Duphaston nie zapewni nam tak dużej suplementacji tego progesteronu. Ja bym się zastanowił, co jest powodem niskiego progesteronu. Czy nie jest to, że. Bo progesteron wydzielany jest przez ciałko żółte w obrębie jajnika, ale po to, żeby jajnik czy ciałko żółte wydzielało dużą ilość progesteronu,
niezbędny jest dialog pomiędzy macicą, a tak naprawdę zarodkiem się tam rozwijającym, czyli wydzielającym HCG, a odpowiedzią jajnika do produkcji progesteronu. Czy kluczem nie było to, że ciąża, która się rozwijała, wydzielała za małe wartości beta-HCG, żeby jajnik uznał tą ciążę za prawidłową i wydzielił odpowiednią ilość progesteronu? Więc właśnie nie do końca jestem przekonany, czy w takich przypadkach zawsze jest to wina niższego progesteronu, czy nie jest to wina de facto zarodka, który wydziela nam po prostu za mało HCG i tym samym jajnik nie chce podtrzymywać takiej ciąży, bo podejrzewa, że coś może być z nią nie tak. Macica jest takim tworem, który będzie zawsze chronił matkę, nie będzie nigdy chronił zarodka. Czyli jeżeli ma organizm mamy podjąć ryzyko rozwoju ciąży, a jest to ryzyko, no dalej w XXI wieku może troszeczkę inne, ale cofnijmy się naprawdę te setki lat do tyłu, gdzie inwestycja w każdą ciążę musiała być bardzo dobrze przemyślana z punktu widzenia macicy oczywiście i inwestowała tylko i wyłącznie w takie ciąże, które się jej wydawały idealne. Kolejne pytanko. Powiem tak, jak ja szykuję pytania do webinaru i mnie dziewczyny w redakcji, to nie potrafimy takich pytań wymyśleć, jak po prostu samo życie, czyli pacjentki, my pacjentki po prostu. Kolejne pytanko, czy nieuleczalna cukrzyca może być przyczyną? Tak, nieleczona. O, nieleczona cukrzyca może być przyczyną obniżonej rezerwy. Zastanawiam się, dlaczego jest nieleczona ta cukrzyca. Podejrzewam, czyli tak, czy cukrzyca takiego pierwszego insulinozależna, czy nie insulinozależna. Jak jest cukrzyca, no to powinna być leczona. No, nie może nie być leczona, ale jedną z przyczyn rozwoju cukrzycy są choroby autoimmunologiczne, bo my jesteśmy w stanie sami sobie zniszczyć komórki produkujące insulinę w obrębie trzustki. I jak już jest taka tendencja do autoimmunizacji, czy to nie powoduje, że po prostu same sobie niszczymy komórki jajowe naszym organizmem, no, naszym układem odpornościowym. A poza tym wysokie wartości glikemii będą nam uszkadzały wszystkie komórki w obrębie organizmu, nie tylko w układu krwionośnym. Także będziemy mieli zaburzenia neurologiczne, będziemy mieli uszkodzony wzrok, będziemy mieli szereg innych układów, które będą uszkodzone. Czemu nie jajnik? Oczywiście, że pewnie też. Dobra. Karolina, teraz twoje. Wiek 28 lat, niskie AMH 0,98, jajowody drożne. Jestem po operacji, dużo wzrostów na macicy. Czy zwiększyła się szansa na naturalną ciążę? Nigdy nie byłam w ciąży. Dużo wzrostów na macicy. Podejrzewam, że dużo wzrostów w obrębie jamy brzusznej, czy gdzieś tam w okolicy macicy. Na pewno jest Pani Karolino, jest Pani pacjentką, o której można rozważać programy zapłodnienia pozaustrojowego. Jeżeli jajowody są drożne, to czemu takiej ciąży też nie miał być w sposób naturalny? No ja bym zawsze takim paniom mówię, żeby poczekały te 6 miesięcy. Mamy jajowody drożne, no starać się o tą ciążę. No, nie będzie po 6 miesiącach. Kwalifikujemy do programu zapłodnienia pozaustrojowego. Są bardzo indywidualne takie decyzje i indywidualne bardzo rozmowy z pacjentem. Też lekarz musi mieć takie trochę wyczucie, co de facto, na co pacjent sobie może pozwolić. Mówię tutaj o takim czasie reprodukcyjnym, jakie ma oczekiwania. To jest taki dialog, który często nie obejmuje samej jednej wizyty i tego zrobienia USG. To jest takie naprawdę nawiązanie takiego partnerstwa z drugą osobą, nie z pacjentem, z drugą osobą, a ja mam być tylko takim towarzyszem tej pary w trakcie tej podróży. Ale jakże ważnej podróży, panie doktorze, jakże ważnej. Bez pana to ani rusz. Dziękujemy ślicznie, tutaj też dziewczyny dziękują. Dziękujemy ślicznie, panie doktorze, za spędzenie tej godziny z nami i za
wyczerpującą i prezentację, i bardzo dużo odpowiedzi. Mam nadzieję, że to nie po raz ostatni. O, tutaj Bardzo mi miło następna, zawsze tak. spotkanie z Sylwią. Tak, ja mam nadzieję właśnie, że to już nie jest po raz ostatni. Dziewczyny, już tak jest, podziękowania lecą, tak, należą się panu doktorowi podziękowania. Jeszcze raz, moje drogie panie, moim i państwa gościem był pan doktor Jakub Weroba. Pan doktor przyjmuje pracówkę w Krakowie, jest dyrektorem medycznym. No i co? I no co? Serdecznie zapraszamy, bo mam nadzieję, że pan doktor się u nas pojawi i pamiętajcie, bardzo dobry specjalista od AMH. Jeżeli tylko szukacie, to pamiętajcie o nazwisku doktor Wyropa. Dziękuję panie doktorze ślicznie Do widzenia. za dzisiejsze spotkanie i do widzenia i do zobaczenia. Do widzenia Państwu.